Doktorancie, po wysłuchaniu informacji o indywidualnym planie badawczym zachęcamy do zapoznania się z krótkim materiałem na temat oceny śródokresowej. Materiał został przygotowany w ramach kampanii społecznej Świadomy Doktorant. Jak wskazałem w poprzednim materiale, jednym z nowych elementów kształcenia w szkole doktorskiej jest konieczność przygotowania indywidualnego planu badawczego. Realizacja tego planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. W przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów ma to miejsce w trakcie 4 semestru. Ocena kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ważne jest to, że wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Warto wskazać, kto przeprowadza ocenę śródokresową. W celu weryfikacji realizacji indywidualnego planu badawczego powoływana jest komisja. W jej skład wchodzą 3 osoby, co najmniej jedna osoba musi posiadać stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowana jest rozprawa doktorska. Ponadto musi być zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Ewentualnie może to być także osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie wskazanych zagadnień naukowych. Również w przypadku oceny śródokresowej pojawia się szereg wątpliwości. W pierwszej kolejności odpowiedź należy na pytanie, czy możliwe jest poddawanie ocenie innych elementów, aniżeli realizacja indywidualnego planu badawczego, np. realizacja programu kształcenia czy dodatkowej aktywności, która nie została ujęta w indywidualnym planie badawczym. Doktoranci powinni pamiętać, że nie ma takiej możliwości. Jak wskazałem, ocenie podlega tylko realizacja indywidualnego planu badawczego. Potwierdza to orzecznictwo sądowo administracyjne. Warto również wiedzieć, czy w ocenie śródokresowej może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel doktorantów. Jest to praktykowane w niektórych podmiotach i uznać należy to za dobrą praktykę. Podmiot prowadzący szkołę doktorską posiada autonomię w tym zakresie i może to uregulować w regulaminie szkoły doktorskiej. Ustawa nie reguluje również kwestii ewentualnego odwołania od negatywnej oceny śródokresowej. W tym zakresie regulaminy szkół doktorskich bardzo często przewidują możliwość wniesienia odwołania lub ustosunkowania się w innym trybie do negatywnego wyniku oceny śródokresowej przed wydaniem decyzji w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów. W przypadku braku możliwości wniesienia zastrzeżeń na tym etapie należy wskazać je po wydaniu decyzji o skreśleniu z listy doktorantów. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Warto znać swoje prawa. Świadomy doktorant.